jest gotowy do ładowania. Zwolnij stopery mechanicznie. Transportu morskiego musimy zdobyć niezależność. Dlatego budujemy rudowęglowce. Trudności są wielkie. Nasze kadry techniczne konstruktorów, doświadczonych robotników stoczniowych są jeszcze szczuple. W kreślarniach inżynierowie przygotowują pierwsze plany i rysunki techniczne. Rysunki te przechodzą z kolei na podlogi rozległych traserni, gdzie odtwarza się je w naturalnej wielkości. Według nakreślonych linii wykonuje się drewniane szablony poszczególnych części statku. Stąd właśnie z traserni okrętowej wyszło wezwanie do współzawodnictwa. Robotnicy wybijają ostatnie kliny. Pierwszy rudowęglowiec, zbudowany całkowicie na polskiej stoczni, otrzymuje nazwę Soldek. I oto nadszedł wielki dzień. Uroczysty i pełen napięcia moment wodowania zgromadził bohaterską załogę i tłumy widzów. Pierwszy statek gładko sunie po pochylniku. Robotnicy stoczni zdali w pełni egzamin. Dobrze zasłużyli się Polsce Ludowej. Rozpoczął się triumfalny pochód serii rudowęglowców. Soldek, jedność robotnicza, brygada Makowskiego, 1 maja, Pstrowski, Józef Wieczorek. Imiona te symbolizują drogę walki i pracy polskiej klasy robotniczej.